Witamy serdecznie, Luka z tej strony oraz Marta dzisiaj. Marta dzisiaj gra, jak obiecaliśmy... Budowlę tajemniczą. Budowlę tajemniczą. Jak ktoś odgadnie, to będzie miał ode mnie buziaka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko Marta mi coś wyłączyła, ja muszę sobie zawsze zapomnę. Bo jeszcze siedzę na laptopie, jednocześnie coś tam będę oglądał. A Marta będzie budowała. Podpowiemy może takim... Nie. Co jest? No. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy. Zabani ten twój telefon. Czy ja wiem? Aha. Tak. Mądre, ja. Marta teraz ma dzisiaj zasługi budownicze i byś mi zrobiła tą bransoletkę moją. Jaką? Tą, co zgubiłem. Zgubiłeś ją? O nie. Ale wiesz co zrobisz? Teraz tylko samą czarną. Samą czarną. Dwa. Co ty na to? Cztery. Wiesz ile to czasu pochłonie? Nie. Przyznam się, bo moja Marta mi zrobiła bardzo ładną bransoletkę, ale mi się gdzieś zapodziała podczas pracy i nie wiem gdzie, szukając pół zmiany i niestety nie za bardzo, nie wiedziałem gdzie ona się pojawiła. Więc tak, przepraszamy za takie glitche tutaj, bo w środku, ale to nie nasza wina, prawda? No nie. To niestety Minecraft się sypie. Nie da się tego wyłączyć. A mam pomysł, wiem co zrobimy. Teraz... Zabuduję w powietrzu. To? To? Ale mi się wydaje, że szybko zrobisz to. Stosunkowo szybko to robiłem. Teraz to wiem co... Na pewno już wszyscy wiedzą. Wątpię. Na razie nie wiedzą, bo na razie tylko... Układam wełnę, ale co z tego? Właśnie. Zaraz zobaczymy co tam wymyśli. Marta... Marta się dzisiaj budowniczego zamienia. No, to też żeby mieć ręka mnie boli. Marta na nodze sobie myszkę ma. No niestety następnym miesiącu myszka pójdzie się. Dlaczego? Będzie inna myszka. Bezprzewodowa pójdzie do laptopa. 3, 3, 3. Nie, coś pokręciłam raz. Tutaj za dużo dałaś tej wełny. Tak, wiem. Tej i za dużo wełn... To. Tak, tutaj dałaś za dużo. No już każdy wie. Na stół. Tylko ta taka niebieska by pasowała. Raz, dwa. Jest dobrze. Jest dobrze. Coś tam raz to zrobiło. Raz, dwa. Czy to nie będzie kot na wodzie, tylko kot nad wodą? Dobra, nieważne. Raz, dwa. Jak ktoś jest bardzo dobrym słuchaczem, to... Raz, dwa. Aha. Tak, ja i mój niewyprawiony język. Na sześć i mówisz o mnie. No, zdradziłam się sama. Ale jak od połowy filmów ktoś będzie oglądał, to nie zauważy. To tak ma wyglądać? Ciu i tu. Tak. Nie ma jednej
pełny. No wiem. Dam, 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 dam. Aha. To tak, to tak, to tak. A to tak, to wam. Jej. To jest tak. O nie, wyrzuciłam wełnę. Brawo ja. Nie mam innego pomysłu, więc będę was zanudzać budowaniem czegoś z wełny. Tak. Raz, dwa. Czy ja wiem, czy... A ja poszukam coś dla Marty specjalnie. Tamtą wieżę? Nie. Marta będzie troszeczkę budowała, a ja się trochę muszę skupić na szukaniu, a Marta będzie... buduje się. Tak. A to gdzie miało być? Aha, już wiem. Jeszcze tylko to. To wygląda jak marchewka. Znaczy ten kolor. A to jest bardziej wygląda jak burak. Co ty na to? Zaburzyłeś mi to. Jesteś tutaj. Tutaj jesteś na ty. Zrób na razie całego tego, z tego, a później zrób sobie na tym. Bo to jest inaczej. Nie, tak samo jest. Wcale nie. To jest więcej tego. To będzie większe. To mój nieważny język. A widzisz, to robisz. Okej. Tak, to jest ten sam. No i teraz zobaczymy. Okej. Nie widzę, mam to. Ale Marta ładnie buduje, bardzo aż zazdroszczę jej. Kurde, takiego skilla, jak to się mówi, do budowania. Tak samo tą bransoletkę robiła bransoletka, ale powiem szczerze, że moja wina, bo zgubiłem ją. I Marta, proszę, powiedzcie w komentarz, czy napiszcie w komentarzach, żeby mi zrobiła jeszcze jedną. Obiecuję, że ja ją nie będę brał do pracy, tylko w domu będzie. I troszeczkę cieniutką, taką na 3 tylko by było. Bo tam było na 5, wiesz? Tą cieńszą wersję, taką... Bo ona była na 5. Nie, na 12 nitek. Na 12? To tak na 4. Połowy, czyli na 6 nitek wystarczająco by było. To by akurat była. Aha, już wiem, dlaczego coś nie pasowało. Tą żółtą wełnę, nie. Coś tutaj... Niebieska, coś mi uciekło. Nie, dobrze jest. Okej, dalej.
Najwyżej troszeczkę nie będzie taki, jak powinien być. A ja sobie wezmę laptopa. Jak ty robisz z telefonu, to ja z laptopa wezmę i coś tam pogadamy. Jak minął wam tydzień, bo nam na pewno dziwnie, bo święto, w końcu Dzień Niepodległości, prawda? 11 września jest. Listopada. Ja jestem prawdziwym patriotą, kocham swój kraj. Nie będę, jest naszym obowiązkiem, kiedyś już tam pisałem o polityce, kiedyś mówiłem wam o polityce, ale to jest inna sprawa, bo ważne, żeby po prostu iść. Zobaczymy, co będzie z tą naszą kochaną polityką. Ja niestety nie lubię polityki, nie oglądam telewizji. Rzadko kiedy oglądam telewizję. Ostatni raz telewizję oglądałem dzisiaj, a przedostatni raz to kurczę z 2 miesiące temu. I tylko oglądam na przykład dokumentalne filmy, albo ten jak ten ostatnio oglądaliśmy. A co ostatnio oglądaliśmy? Nie wiem, ja zajmowałam się czym innym. Poczekaj, weź trochę przycisz. Przycisz trochę ten. Trochę za głośno jest. Okej. Okay. Dobra. Bo nas trochę nie za głośno. Okej. Okay. I. O, już prawie ci wychodzi. Teraz z tego. Mam nadzieję, że nam się będzie podobało. Oczywiście nie zapomnijcie. Tonę! Żeby Marta nie tonęła. Łapce w górę i komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie też podesłać jakieś linki do. Pomysły do następnego odcinka, bo to będzie pomysły. Coś a la Piczu, że będą budowane rzeczy, ale to Marta, wersji martowej, troszeczkę ta noga jedna jest... To ja? Idzie świetnie. Zgodnie z planem. Tak, wszystko idzie zgodnie z planem. No. Nie krytykuj moich metod budowania. Brawo! Mi się spitulił. Z wrażenia bym się spitulił. A moja praca aż powalają. Aż powalają mnie. Więc oczywiście nie zapomnijcie ocenić tej pracy i budowli Marta ma bodajże jest nastolatką, więc powinien jak na swój wiek ładnie buduje. No, mam się obrazić? Nie, właśnie wręcz przeciwnie, bo Marta bardzo ładnie buduje. Ja niestety nie potrafię budować. Od razu mówię, że ja nie będę budował. Jak będziemy grali w... Ja jeszcze jedną rzecz chcę sobie zagrać wersję, bo to jest wersja kreatywna. A jak sobie jeszcze będę grał w wersję survivalową, to ja zaproszę do Martę do mnie na chwileczkę, bo to będzie osobna produkcja. I Marta będzie budowała bodajże mój domek. To dużo drewna będzie potrzebne. No właśnie będę na... I już nie będę robić fosy z lawy wokół drewnianego domku. To był głupi pomysł. To był naprawdę kretyński pomysł. Marta kiedyś zrobiła sobie fosę drewnianą i cały dom jej spalił się. Fosę z lawy zrobiłam, tak. Drewniany domek oczywiście, a jak? To inny miałby wpaść na tak głupi pomysł. A potem przebudowywałam domek i robiłam go z diamentów. Co wyglądało naprawdę kretyńsko, bo pół domu było spalone. Jeszcze inna część była drewniana, a jeszcze inna była diamentowa. Więc to naprawdę kretyńsko wyglądało. A wokół?
Brak lawy. Pusta fosa. Bo oczywiście ją zamurowałam, zalałam. Wszystko, bratowa, drewniany domek, który prawie się spalił. Więc to było wszystko na marne. No, musiałbyś fajnie to wyglądało. Za! I ten mój zachwyt na twarzy, kiedy domek się palił. Już wiem, co zrobiłam. Nie tak. Za mały zrobiłaś go. Nie. Tu powinnam za... wypełnianić? Za... nie wiem, jak to odmienić. Dać wełnę na... to coś. Na to coś, co będziemy budowali. Na pewno już wszyscy wiedzą, a jak? Ale co z tego? Ale zawsze można wielką tajemnicę zrobić. Na drugi raz będę... Nikt nie wie. Włączaj się, cokolwiek. Okej. Teraz... dwa... i trzy... odsuń się. Ja grzeczny jestem, ja się nie muszę odsuwać. To nie tak. I coś poprawiam. To powinno być na równi. A dlaczego nie jest? Bo jest za małe. Nogi są za małe. Aha. To jest za małe. Już wiem, o co chodzi. Pierwsza zmieniła. No. O. Teraz będzie dobra. I tamta druga też jest. Nie, jest dobra. Ja mówię o tej nodze. Dobra. A chociaż? Nie, ona jest dobra. Wylogowało mnie? O. Na szczęście dzisiaj sobie jeszcze ja sobie jeszcze później pogram. Ej, będę musiała wyrąbać chociaż z pół drzewka. Bo nie wiem, czy mi się łapy mieści. Ekstra. Marta, mistrz planowania. Rozplanowała go ładnie. Obracaj się. Dwa. Moje hasło zapamiętania. Jej. No. Niedobre. Ja ciekawe. Patrzyłem na Facebooku i opublikowałeś, że że Szybcy Wściekli w marcu mają pojawić się. No. Ty? W tym roku, w następnym roku? Nie wiem. Nie, w 2017. Aha, to wiedziałem, że już... Za cztery... nie wiem. Dwa... Bardzo lubię tą sagę. A ty, Marta? No, a jak? Tylko szkoda, że... Ta, szkoda aktora. Szkoda aktora. Nie! Ale czadowe, jak oni to zrobili? No dobra. Dwa. Cztery. Moje umiejętności liczenia to dwa. Trzy. Cztery. Myślałam, że to gnom. Gnomy w Minecrafcie? O kurczę, jeszcze nie widziałem, okay. Że są. To i to i to. Czyli to trzeba obok tego. Obok tego, pod tym i nad tym. Tak, logiczne. A jak? Nie w tą... nie tą... nie tą...
Dobrze robię. A ty cicho. Skąd się wszystko. Wysać się. Jezu, to będzie troszeczkę logiczne. A, bo ty to tutaj robisz. A ty myślałeś, że co liczę? Niby. Ja myślałem, że to drugie. No to już to skończyłeś. Nie. Ale... A zafiksowane są. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coś mnie wykryło. Tu. Czyli coś skręciłam przy liczeniu. Aha, czyli nic nowego. No i nagle... No już wszyscy wiedzą. Nie tak skręciłaś. To skręciłam przy liczeniu. No to wyjdzie trochę grubsze coś. Trochę grubsze coś. Grubsze, nie. Wyjdzie grubsze. Nie, chudsze. Tu dwa. I tu dobrze jest. I tu niżej. Jesteśmy na tym poziomie. Dwa, cztery. Wszystko widać. No oczywiście, no... Noc, weź pojrzą na sobie wzrok. A już nie działa? Myślałam, że już to... Nie działa. O! No. Jasność nastała. Wykorzystywanie logiczne pojrzonów. Teraz to na pewno będą wiedzieli, jak to zrobisz ostatnio. Dwa. Na pewno już i tak to wiedzieli, to że... Bo tak trzy razy już powiedziałaś? Nie. Dwa razy. Cicho. Na stówę wiedzą. Dwa, cztery. Dwa, trzy. Cztery. No i tak ładnie się uwinąłeś 20 minut budowania. 2, 4. A ja się napiję i tak dzisiaj taki mało gadatliwy jestem, troszeczkę zmęczony i taka pogoda jest taka do tyłka. Dobrze mówię? Lubię taką pogodę. Nie, ja nie lubię za bardzo. Jeśli nie mogę, nie mam siły na gadanie nawet. Dzisiaj wszyscy mi... Mają mnie dzisiaj dosyć. I źle wyliczyłam. Nie, aż tak źle to nie widać. No. Ja mu troszeczkę zrobiłaś uroku osobistego. Lifting zrobiłam mu. No. Kolor masła. No, taki kolor masła, albo kolor złota, taki bardziej. Lifting. Nie ruszaj. Tu. I tu. I tu. I tu. Trochę za dużo tej jednej wełny jest. Nie, jest dobrze. Znaczyłam i tak, ale co z tego? Ale nie źle. Marta się stresuje filmem, albo jest troszeczkę nie za bardzo skupiona byłam. Więc... ale to dajcie... Moja umiejętność liczenia o tej porze jest już... Troszeczkę jest, no... ale nie jest tak źle, dopiero jest 18, to chyba nie za bardzo. Czyli tak. Tak się zastanawiam. To nie tak miało być. Już wiem,
Czyli dobrze policzyłam. I tak. I... A może nie? Nie. Tutaj powinno... Gdzie jest ten? Tutaj powinno być właśnie jeszcze tą czerwoną zlikwiduj chyba. Będzie kula. Mówię, kota po liftingu dodała. Tak, skręciłam na bank. Tak. Dobra, wejdzie. O, tutaj. Tutaj, tu. O, na środku daj. Nie tu. No wiem. O. Ja oczywiście się wielki znawca budowli. No prawie. Tak, to teraz tak wygląda. Dobrze teraz to wygląda. No dobra. I teraz powinno być tak. Nie ta. Nie tak. No to improwizujemy. No, ciekawe co z tego wyjdzie, może będzie no, inna wersja tej, tego trochę za czerwono wyszło. Nie, cicho, jest dobrze. Okej. I tak. Ja bym to zostawił, tą wełnę, tą złotą, tutaj. Jest. No troszeczkę inna, oryginalniejsza budowla by była. Co ty na to? No niech się tam będzie. No i tutaj po tej stronie też daj tak samo. Czyli podwójnie daj. Tu. I tu? To dotąd szło? Nie. Tak. Nie. Niemożliwe. A może? Tak, do samego końca szło. Ja mam dobrą pamięć niestety. I tutaj nie było. I tutaj dwie. Jeszcze jedna. I tak, i już wszyscy wiedzą. No. Skrzeniłam to, ale co z tego? I tą różową teraz zacznij. Później amortkę mu zrobisz później. Co ty na to? Trochę taka... Tak, zobacz. Weź na chwilę, zobaczymy, czy ona tak pasuje, tak kolor. W innej nie ma tej wełny. Jest tylko tak. To będzie może lepsze. Może tą. A, tą. No. Zobacz. O, ta będzie lepsza. Aha. Szkoda, że nie można strzelać wełną z łuku. By było tylko ale nie by się nie precyzyjnie robiło. Zrobiłam. Mam nadzieję, że wam będzie się podobało. Nie, bo jak zanudzam ich tym czymś, to na pewno nie. Na pewno. Ale bez tych, bez, wiesz co, zrób same ten, bez tej kolejnej. Weź ją całkowicie taki kolor, wiesz? Będzie ładniej wyglądało. Fioletowy chcę, fiotelo. No, fioletowy, ale to... I to wygląda jak warstwa tłuszczu. Nie, bardziej warstwa mięśni. Nie mięśnia, tylko bardziej warstwa tego... jakiegoś mięcha. Tłuszcz. No możliwe. To bardziej wygląda na tłuszcz, ten żółty. No właśnie mówię o tym żółtym. A ja myślałam o tym czymś różowym. Nie. Właśnie wiem czego brakuje mi tu. Diamentu? Nie. A po co na nadmierzyń zostawić, wywaliłaś? Żadne sobie zaraz. Proszę państwa. Jak świetlą sobie? Oto mój ulubiony świnka o imieniu Bekon. Bekon. Uwielbiam mojego bekonika. On jest taki słodki. Dobra, dalej rób, bo troszeczkę filmu trzeba to zrobić. O, widzisz, wyparło. Jest dobrze. Kończę tą
Okej. Teraz najgorsze. A teraz jeszcze ten szary, szary, nie, weź, zostaw taką. A mi się wydaje, że to będzie dobre. Nie, tak zrobimy. To rozstawiam tu gdziekolwiek. Jak mu chyba... Jeszcze tutaj mu daj, na środku, na samym środku. Jeszcze obok jeden. Będzie wam fajnie wyglądało, obok jeszcze jeden. Tutaj obok, o, no, no, nie, na górze, nie tu. Tutaj, daj na obok tego, będzie fajnie wyglądało. Nie będzie. Będziemy mu robić brwi zwane. Bo przecież szarą masz. A to będzie lepsze. Nie, tam ma... W sumie tak wygląda jak bardziej jak myszowate. No bo... Co za ironia. Kot z myszowatą... sierścią. Oczywiście to jest Minecraft bez modów, mamy gamę bez modów, więc że zero modyfikacji, czysty Minecraft i według mnie to jest najlepsza zabawa. Marta, też tak myślisz? Nie, może być. Mój entuzjazm. Ale zajebisty masz antenę. A, teraz go całego wypełniasz? No oczywiście już podpowiemy małą, że to jest rodzaj futrzakowatego. No na pewno już skarbujesz. Tak jest. No. Tu, jeszcze tutaj, obok. Chyba ci nie wyszedł. Trochę do mnie by się przydało. Zobacz. Mówiłam, że źle wyliczyłem. Na środku. O, tu. No, teraz będzie dobrze. Najgorsze to będą te oczy. Nie. Oczko numer 1. Mówię, że go pod liftingu dałaś. No. Wiesz, troszeczkę schód. Po ostatnich wyborach. Lubię zachody i wschody słońca w Minecrafcie. No ja też. A bo to z nos. Mhm, a co myślałeś? Przecież zastanawiam się. Co... Trzecie oko? Chyba. Nie, pieprzyk większy. Zachód czy wschód? Zachód. Widzę, że robi się ciemno. Mhm.
Ale muzyka w Minecrafcie się fajna zrobiła. Prawda? No. Na spokojnie. Oto Marty dzieło, tylko pojrzona by się przydało troszeczkę. Czekaj. Niedobre drzewko. Wyrosło mi tak po prostu. No. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę i dla Marty podziękowania za... Bekon znikł! Bekon poszedł tutaj na imprezę. No koniec. Ale Marta, chodź. Aha, wszystko jest po angielsku. Więc nie znajdę smyczy. Gdzie jest smycz? Gdzie jest smycz? Mechanizma. Nie. Nie, w blokach to nie za bardzo. No zbroi nie chcę. A tu w kompasie, zobacz. Tu w kompasie jest wszystko. Dobra. Ale ten odcinek pokażmy jeszcze tylko to i uciekamy, bo jest 37 minut, 47 minut odcinka. Wie ktoś, gdzie trzymają smycz? Subskrybujcie, komentujcie. Na ładowarkę trzeba go dać. Okej. Okay. Jeden bekon, który znikł znowu. Dobra. Ale pokażmy najpierw nasze twoje arcydzieło. I może dajcie łapkę w górę za moją sarkastyczną duszę. No, trzymajcie się. O, patrz, policzek mu ucięłam jakoś. Dobra. No, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę. Pa, do usłyszenia. Chciałem.